Cześć, jestem PsychoCoach, fajnie, że wpadłeś na ten kanał, bo dzisiaj opowiem Ci o moim pierwszym produkcie online, czyli o Python wyzwanie 30 dni. Czym jest to wyzwanie? Jeżeli jesteś osobą, która poszukuje idealnego języka programowania na początek przygody ze światem IT, to trafiłeś w dobre miejsce. Python wyzwanie 30 dni składa się z dziennika, w którym będziesz codziennie zapisywał swój progres. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiem, że wielu z Was ma słomiany zapał i rzucą się szybko na naukę programowania, a potem o tym zapominają. Więc my w tym wyzwaniu chcemy się odpowiednio zmotywować, a także wyrobić odpowiedni nawyk codziennej pracy z Pythonem. Czyli codziennie będziemy ten progres zapisywać w dzienniku zdarzeń, można powiedzieć, tak? Czyli codziennie przez 30 dni musimy swój progres monitorować. Dodatkowo w wyzwaniu mamy zamkniętą grupę Facebook. I w zamkniętej grupie Facebook będę ja, a także inni uczestnicy tego wyzwania. I razem będziemy tworzyć grupę wzajemnego wsparcia, żeby razem dokończyć to wyzwanie Python 30 dni. Czy miałeś kiedykolwiek właśnie problemy z motywacją? Ja wielokrotnie próbowałem podjąć się nauki jakiejś rzeczy, no ale często o tym szybko zapominałem, ponieważ nie umiałem się odpowiednio zmotywować, ani nie miałem też wokół ludzi, którzy mieliby ten sam cel. Więc Python wyzwanie 30 dni będzie też właśnie gromadzić ludzi w jednym miejscu, osoby, ludzi, którzy chcą się nauczyć programować w języku Python. Jeżeli nie chcesz korzystać z Facebooka, to przygotowałem dla Ciebie jeszcze fajniejszą rzecz, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale programiści korzystają z takiego komunikatora jak Slack. Wiem, że większość osób korzysta z Messengera do komunikacji z przyjaciółmi, z rodziną, ale Ty jako przyszły programista Python na pewno spotkasz się gdzieś tam w przyszłej pracy albo jak będziesz prowadził jakiś projekt z komunikatorem Slack. I właśnie tam będziemy mieć zamkniętą grupę, na której będziemy się wymieniać swoimi doświadczeniami i razem będziemy chcieli ukończyć to wyzwanie. Te trzy rzeczy składają się na wyzwanie Python 30 dni. Czym nie jest wyzwanie Python 30 dni? No, nie jest to przede wszystkim kurs. Nie jest to kurs, ponieważ ja zauważyłem pewną niszę na rynku IT i wiem, że jeżeli ktoś przechodzi kurs, no to często nie posiada odpowiedniego wsparcia, jego motywacja szybuje na samo dno po jakimś czasie i ciężko czasami przebić pewną barierę samemu. Dlatego my tworzymy tutaj grupę i razem będziemy próbować ukończyć to wyzwanie. Jeżeli szukasz standardowego kursu, to możesz to sobie poszukać na YouTubie albo na serwisie udemy.com. Aczkolwiek polecam Ci na sam początek to wyzwanie, ponieważ my będziemy troszeczkę działać nieszablonowo i dzięki temu zobaczysz swój progres po 30 dniach i ten nawyk codziennej pracy nad, nie tylko nad sztuką programowania, ale nad sobą da Ci pozytywne efekty. Nie bez powodu jestem coachem i wiem, co działa, a co nie działa, jeżeli chodzi o naukę. Sukcesywna praca tylko i wyłącznie może dać efekty w programowaniu. Tylko geniusz może łyknąć całą wiedzę z książek w przeciągu, nie wiem, 2-3 tygodni. No my musimy ciężko pracować przez te 30 dni, ale sukcesywnie, powiedzmy, poświęcając nam co 15 albo 30 minut. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz wejść w link, który zostawiłem Ci tutaj poniżej pod tym filmikiem albo w komentarzach i tam zostawiłem Ci link do landing page'a, gdzie możesz sobie szczegółowo sprawdzić, czym jest Python 30 dni, jeżeli lubisz czytać, to sobie możesz o tym poczytać. Dodatkowo masz gwarancję od psychocoacha, że jeżeli to wyzwanie Ci się nie spodoba, to masz zwrot kosztów do 14 dni od zakupu. To wyzwanie nie jest drogie, bo kosztuje tylko 50 zł i to jest jedna godzina korepetycji u dobrego programisty. Także ja na Twoim miejscu nie wahałbym się, tylko od razu to przystąpił do naszego wyzwania i zaczął pracę. Mówi PsychoCoach, jeżeli masz więcej pytań, to możesz się ze mną kontaktować bezpośrednio na Facebooku, Instagramie albo poprzez maila. Wszystkie tutaj konta zostawiłem Ci w opisie pod filmikiem. I do zobaczenia w naszym wyzwaniu Python 30 dni. Na razie.